Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomek z Motokontrolera, kolejny dzień pracy. Właśnie czekam na sprzedawcę, jesteśmy umówieni. Dzisiaj będę oglądał Nissana Navarę z 2,5-litrową jednostką benzynową. Sprzedający deklaruje tutaj przebieg z 145 tysięcy kilometrów. No, zobaczymy, co ten samochód zaprezentuje. No tutaj będę miał troszeczkę utrudnione zadanie, gdyż samochód ten cały jest pokryty taką powłoką zabezpieczającą, można powiedzieć, i lakier, i podwozie, i wszystko. Podwłoką, no tutaj sprzedający zaznaczył w opuszeniu, firmy Rangers. Więc mówię, no po części będę miał troszeczkę utrudnione zadanie, będę musiał się lepiej temu przyjrzeć. Wiadomo, pomal warstwy lakierniczej będzie nieadekwatny. No nic, zobaczymy jak reszta wypadnie. W takim razie widzę, sprzedający się zbliża. W takim razie idę pracować. Trzymajcie się, do później, na razie, pozdrawiam, cześć. Cześć wszystkim ponownie, jestem już po oględzinach. I tak jak obiecałem, oczywiście podzielę się z wami, jak te oględziny przebiegły, jak wypadł ten samochód. Więc tak, zacznijmy może od tej właśnie powłoki lakierniczej. Więc pomiar no miałem tutaj utrudniony, więc można powiedzieć wręcz, że niemożliwy. Po prostu nawet z ciekawości pomierzyłem go tak sobie z czujnikiem. No i co mogę powiedzieć? No warstwa jest przeróżna na każdym elemencie. No mam tutaj takie podejrzenia, że na przykład jak sobie badałem jeden element, gdzie tam warstwa lakiernicza była koło, wahała się między 280 a tam 380, tak na niektórych elementach zaczynała się podobnie, natomiast gdzie niegdzie było i po 1800, 1300, więc podejrzewam, że właśnie w tych miejscach samochód był naprawiany, było coś tam szpachlowane, było robione i tego, gdyż przed położeniem tej warstwy, no wiadomo, no nie może być żadnej korozji i innych uszkodzeń, no bo to nie miałoby też sensu, powiem szczerze, więc na pewno zostało to zrobione przed położeniem tego zabezpieczenia. Co więcej, no to zabezpieczenie samo w sobie wyglądało całkiem ok, widać było jakieś tam niewielkie niedociągnięcia, więc nie było to jakoś mega profesjonalnie zrobione, ale nie najgorzej. Szyby w oryginale, lampy w oryginale, przednie reflektory zostały zmienione, ale to z racji wieku, no tutaj sprzedający powiedział, że były wymienione, gdyż już były w bardzo słabym stanie, nie nadawały się do użytku. To co na wyposażeniu, wszystko było jak najbardziej w porządku, było sprawne. Minimalne zapocenia, powiem szczerze, gdzieś tam w okolicy filtra, podstawy filtra, gdzieś delikatnie na uszczelce pokrywy zaworów, ale nic naprawdę szczególnego. Powiem szczerze, jak tutaj od góry patrzę na komorę silnika, całkiem w porządku. Historii serwisowej niestety w ogóle nie mamy do tego samochodu, totalnie. No i tutaj podczas oględzin też wyszło, że obecny sprzedający no, kupił chyba samochód w celach zarobkowych, bo on go ma bardzo krótko, niewiele o nim wie, nie zna żadnej historii. Kupił go tak trochę, żeby się, można powiedzieć, pobawić i go sprzedaje dalej, więc wiadomo, cały zestaw startowy trzeba będzie sobie tutaj przy samochodzie zrobić. Pojechaliśmy na stację diagnostyczną oglądać go. No, od spodu wygląda całkiem dobrze, jest to wszystko zabezpieczone, zakonserwowane, nie ma większych wycieków, można powiedzieć, że wręcz praktycznie wcale ich nie ma, więc tutaj mamy ok, gdzieś tam na elementach stalowych troszeczkę jakieś naloty korozyjne, tam delikatnie na płycie podłogowej, natomiast sama rama w porządku, tutaj elementy jakieś stalowe zawieszenia, delikatnie coś nam się pojawia, ale tak jak wspomniałem, wszystko to zostało zakonserwowane, wszystko to zostało zrobione. Czy warto, czy nie warto? Powiem szczerze, tak. No to jest specyficzny samochód, więc no nie każdy taki samochód sobie będzie chciał kupić. Tutaj osoba, która się decyduje, no na pewno musi rozważyć za i przeciw tego auta. Powiem szczerze, tak. Cena no nie jest niska. Sam sprzedający powiedział, że cena nie jest niska. Miał kilku ludzi
którzy przyjechali, oglądali to auto. No i nie zdecydowali się z racji na cenę. No on sam powiedział, że no nie zajdzie zbytnio, bo auto go troszeczkę kosztowało, wie co w tym aucie jest i jakie nakłady finansowe zostały poniesione, żeby to auto było w takim, a nie innym stanie, jak jest teraz. Więc powiem szczerze, ciężko mi tu zdecydować. Technicznie nie jest źle, wizualnie też nie jest źle, więc suma summarum dla mnie, jeżeli bym pewnie szukał takiego samochodu, myślę, żebym się pewnie zdecydował. Próbowałbym coś tam troszeczkę ponegocjować cenę na jakieś tam drobne mankamenty, na jakiś tam serwis. Myślę, że nic więcej, no bo powiem szczerze, za bardzo też się nie ma do czego tam przyczepić. W takim razie trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bo robi się tu troszeczkę zamieszanie, pory szczytu, więc muszę uważać na siebie też. Dobra, trzymajcie się, dzięki, pozdrawiam, na razie, cześć.